Jak pani poseł zapewne wie, artykuł 140 kodeksu cywilnego, który zawiera definicję własności, mówi, że właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać no, ze swojej nieruchomości. W tym przypadku o nieruchomość chodzi. Skorelowany z nim jest artykuł 222, który mówi, no, że upraszczam trochę oczywiście, że w każdym przypadku wkroczenia czy naruszenia własności właścicielowi służy roszczenie o zaniechanie, tak zwane powództwo negatoryjne. Tutaj no, sprawa toczyła się przed NSA, dotyczyła, znaczy najpierw niższym sądem wojewódzkim, dotyczyła wyznaczenia obwodu łowieckiego, granic jego, ale czy gdyby właściciel nieruchomości objętej obwodem wystąpił do sądu cywilnego z powództwem o zaniechanie, o zakazanie prowadzenia polowania na przykład na jego gruncie, czy sąd mógłby uwzględnić takie powództwo? Wysoki Trybunale, no, sprawa na pewno w świetle trybu i to, w jaki sposób ustala się obwody łowieckie, może być nieco skomplikowana. I w mojej ocenie nie, ale mogę się mylić, Wysoki Trybunale. Ale może zwrócić się z takim powództwem na pewno. Takie prawo oczywiście nie wiem, jakie byłoby orzeczenie sądu. Na pewno ile sądów w Polsce, to prawie tyle koncepcji by było, ale mógłby sąd oddalić takie powództwo, gdyby znalazł w prawie łowieckim czy w jakichś innych przepisach normę, która mówi, że właśnie objęcie obwodem łowieckim oznacza dopuszczenie ingerencji tych dzierżawców, czy myśliwych, czy państwa, oznacza dowolny wstęp na nieruchomości objęte tym obwodem łowieckim. Czy mamy w naszym prawie łowieckim takie postanowienie, które by właśnie legitymizowało wkroczenie na cudzy grunt, znaczy na grunt no, nie będący własnością państwa, ani też no, nie ma przepisu, który by przewidywał, że trzeba właśnie zawierać umowę z właścicielem, który się godzi na to, żeby na jego terenie prowadzić taką działalność. Wysoki Trybunale, po pierwsze nie mogło być takie dowolne wejście na tą nieruchomość, bo to musiało być związane po pierwsze z owym planem polowań, jeśli idzie o plany zbiorowe, bądź ewentualnie z indywidualnym, który jest wpisywany, musi być uprzednio bardzo dokładnie ewidencjonowane. Natomiast co do pytania... Pani poseł, czy to jest ustawowe ograniczenie własności, to, że jest jakiś tam plan polowań? Że ograniczenie własności zgodnie z konstytucją musi mieć podstawę w ustawie. A tutaj sobie no, jakiś zespół ludzi, którzy lubią polować, na przykład ustala, że będą polować tu i teraz. To prawda, Wysoki Trybunale, no, nie potrafię odpowiedzieć na to, pytanie. Pani poseł, a inne pytanie. Gdyby no, w tym stanie faktycznym, zupełnie drastycznym, o którym opowiadała pani sędzia Liszcz, no, na szczęście tam nie doszło do żadnych szkód na osobie, ale w takiej sytuacji mogło się łatwo zdarzyć, czy nawet jak pan prokurator mówi, że informuje rolnika o tym, że będzie polował, żeby dzieciaki pod ambonę nie podchodziły. No ale jeśli dzieciaki są niesforne i podeszły, i no, jedno z nich jest poszkodowane, postrzelone, już nie dramatyzujmy. To prawo łowieckie przewiduje tylko odpowiedzialność za szkody w zasiewach, w plonach, wyrządzone przez określone zwierzęta. Kto będzie odpowiadał, no bo chyba ktoś będzie odpowiadał za taką no, czasem zbrodnię wręcz. Jeśli ofiarą jest człowiek. Oczywiście, że ta odpowiedzialność nie tylko będzie ciążyła na tym, który tego czynu dokonał, nie tylko na tej osobie, która tego czynu dokonała, ale jest też, o ile sobie dobrze przypominam, odpowiedzialność za polowania, za zabezpieczenie tych polowań i za przebieg tego polowania. Więc... To myślę, przepraszam, dziękuję pani. Może pani dyrektor bliżej by wyjaśniła. Pani sędzio, Wysoki Trybunale, jest odpowiedzialność, artykuł 46 ustęp 1 punkt 2, za wyrządzenie szkód w związku z wykonywaniem polowania, przy wykonywaniu polowania. Oczywiście w opisanym przypadku
Wchodzą w grę również przepisy wynikające z rozporządzenia dotyczącego zasad wykonywania polowania. Nie wolno polować, jeżeli w pobliżu są obiekty nierozpoznane. Nie wolno polować, jeżeli w pobliżu znajdują się ludzie. Ale to jest chwila, to przecież tego nie sposób przewidzieć. A poza tym, pani dyrektor, przepraszam, ale czy naprawdę pani myśli, że w takiej sytuacji, gdy dochodzi do szkód na osobie, to dzierżawca czy zarządca obwodu łowieckiego jest w stanie finansowo podołać takiej odpowiedzialności? Czy nie sądzi pani, że to już pewnie do pani poseł znowu, że tutaj wchodzi po prostu w grę odpowiedzialność władzy publicznej? Jeżeli chodzi o praktykę, to są wykupione ubezpieczenia od tej odpowiedzialności, więc tu zabezpieczenie finansowe na pewno jest zapewnione. To nie jest kwestia tego, czy teraz kogo jest stać, żeby zapłacić ze składek. Tak, jak się rozumie, natomiast oczywiście wchodzi tu odpowiedzialność państwa i moim zdaniem wchodzą tu zwyczajnie przepisy karne również, a nie tylko przepisy ustawy prawo łowieckie. Natomiast ja chciałabym się jeszcze ustosunkować, jeżeli Wysoki Trybunał mi pozwoli, co do kwestii, które były przedmiotem wypowiedzi pana prokuratora. Dlatego, że gmina korzysta z wydzierżawiania obwodów łowieckich, dlatego, że czynsz dzierżawny za obwody dzielony jest pomiędzy nadleśnictwa i gminy. Za obwody polne czynsz dzierżawny otrzymuje gmina. Także lokalna społeczność nie jest całkowicie pozbawiona korzyści z tego, że obwód łowiecki został utworzony. Odnosząc się do tego, że zwierzęta są własnością Skarbu Państwa, zwierzęta w stanie wolnym przyjmuje się na gruncie prawa cywilnego, nie są rzeczą, nie mogą być przedmiotem własności. To sformułowanie zawarte w prawie łowieckim należy, wydaje się, raczej traktować jako pojęcie, że zwierzęta w stanie wolnym są dobrem ogólnonarodowym i w tym sensie tylko państwo może nimi rozporządzać, ale nie jako rzeczą, tylko właśnie jako składnikiem środowiska, składnikiem przyrody. I tu pozwolę sobie nie zgodzić się z panem prokuratorem, że polowanie to tylko rozrywka, dlatego że wśród celów polowania trzy cele związane są z ochroną środowiska, ochroną przyrody. Jedynie cel czwarty to jest kontynuacja pewnych tradycji. Gdybyśmy zrezygnowali całkowicie z polowań, jak się wydaje, musielibyśmy ustanowić, nie wiem, zwierzęcą policję sanitarną, która eliminowałaby gatunki, gdzie osobniki nadmiernie się rozmnożyły i zagrażają innym gatunkom, jak na przykład mamy teraz w przypadku lisów, które szczepione na wściekliznę nadmiernie się rozmnożyły i przetrzebiły prawie całkowicie ptaki gniazdujące na ziemi i zające. Czy też musielibyśmy eliminować osobniki chore, zarażone, co leży również w interesie publicznym, bo stanowi ochronę zdrowia nie tylko zwierząt hodowlanych, zwierząt domowych, ale również ludzi, jak było ostatnio w przypadku afrykańskiego pomoru świń, gdzie dziki mogły przenosić zarazę. Pani dyrektor, tego nikt nie kwestionował, chyba z tego, co ja zrozumiałem w czasie rozprawy, chyba że nikt z uczestników tego nie kwestionował, nie wiem. To może... przepraszam, bo odniosłam takie wrażenie. Ponadto chciałabym jeszcze podać przykład podobnego ograniczenia, które istnieje i wydaje się, że w żaden sposób nie jest kwestionowane, jest społecznie akceptowane. To jest wynikający z prawa wodnego zakaz grodzenia przez właściciela nieruchomości przylegającej do wód publicznych. On musi zostawić wolny pas nieruchomości o szerokości 1,5 metra celem swobodnego przechodu, dobicia do brzegu, przebywania na tej nieruchomości. Konsekwencja jest podobna. Ma obowiązek znoszenia krótkotrwałego obecności innej osoby na swojej nieruchomości. Tam celem nie jest ochrona środowiska, tylko umożliwienie powszechnego korzystania z wód publicznych. Tutaj te ograniczenia niewątpliwie są w przypadku prawa łowieckiego. Tego nikt nie kwestionuje, tylko minister środowiska stoi jednak na stanowisku, że te ograniczenia są proporcjonalne, są uzasadnione ochroną środowiska i są właściwie konieczne, dlatego że jeżeli wyeliminujemy możliwość polowania na gruntach prywatnych, bo nie łudźmy się, zgoda właściciela nieruchomości bez odszkodowania nie będzie możliwa w polskich warunkach, będzie możliwe polowanie wyłącznie w obwodach leśnych, czyli na gruntach lasów państwowych.
Co do uregulowań w innych państwach, ja myślę, że pan prokurator odnosił się do prawa niemieckiego, ale to jest, tam jest zupełnie inny sposób uregulowane prawo polowań. Tam są powoływane spółdzielnie, właściciel nieruchomości sam może polować, tam nie państwo decyduje, ale to jest inny system, to nie jest tylko kwestia zgody. Dziękuję. Jeszcze? Panie sędzio? Dziękuję bardzo. Pan sędzia Rymer ma pytanie. Bardzo proszę. Ja do pana prokuratora. W związku z tym, że nie tylko wypowiedzi pana prokuratora, ale w ogóle cały czas przewija się problem nie ten przede wszystkim tworzenia obwodów, tylko szkód związanych z polowaniami. W związku z tym chciałem zapytać, czy gdyby przy tworzeniu obwodu była możliwość wysłuchania właściciela, czy miałoby to wpływ ewentualnie na ustalanie i sposób ustalania, wysokość ustalania szkód związanych z polowaniami? Wysoki Trybunale, moją intencją było wskazanie, że prokurator generalny, generalnie rzecz biorąc, ma sporo zastrzeżeń do obowiązującego prawa łowieckiego. Czemu dał wyraz w licznych wnioskach i stanowiskach przedstawianych Wysokiemu Trybunałowi w sprawach zawisłych, czego oczywiście nie będę tutaj powtarzał. W związku z tym, każda poprawa w tym zakresie niewątpliwie miałaby wpływ na te inne dziedziny ze względu na to, że to się wszystko ze sobą wiąże w sposób nierozerwalny. Czy kwestia szkód byłaby rozwiązana przez sama w sobie przez wyrażenie zgody przez właściciela? No chyba nie, bo ta kwestia szkód, ja bardzo przepraszam, ale ponieważ to wielokrotnie żeśmy powtarzali i pisali, to powtórzę raz jeszcze. No nie może być tak, że państwo sobie w sposób arbitralny decyduje, komu jakie szkody wynagrodzi, a wszystkim innym to już nie. W związku z tym piszemy, a Trybunał orzeka jak w sprawie Bobrów na przykład. Innymi słowy, na pewno jakiś sposób wyrażania swojego stanowiska przez właściciela danej nieruchomości, danego gruntu w toku tworzenia obwodów łowieckich sprzyjałby łatwiejszemu porozumieniu we wszystkich innych dziedzinach. W szkodach pewno też, tylko że przy szkodach to dopóki Trybunał nie rozpozna wszystkiego tego, co przepraszam bardzo, tu żeśmy do Trybunału wysłali, to ja nie wierzę, żeby, zwłaszcza w związku z tutaj zapowiedzią pani poseł, żeby tu był jakiś krok naprzód. Przepraszamy, my to sukcesywnie robimy. Nie wszystko naraz, żeby tego nie poplątać, nie spowodować jakiegoś przeciążenia, zwłaszcza, że to chodzi nie tylko o jedną ustawę, prawda? No ale póki się ten proces nie skończy, to z odszkodowaniami będą konflikty, bo już odszkodowania są źle unormowane i tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, nie mam pytań więcej. Dziękuję panie. Dziękuję bardzo panie sędzio. Ja mam jedno pytanie, jeśli można, do pana prokuratora jeszcze chciałem zapytać o rzecz następującą. Tutaj pan prokurator wspominał i pani dyrektor wspominała też o ustawodawstwie niemieckim, jeśli chodzi o system prawa łowieckiego. Zapewne jak pan prokurator wie w sprawie Herman przeciwko Niemcom, Trybunał w Strasburgu, zresztą tam cała taka linia orzecznicza powstała, ukształtowana przez orzecznictwo strasburskie dotyczące możliwości ograniczenia własności poprzez tego polowania na terenie, który na terenie prywatnym. W sprawie Herman właśnie tam przesłanką główną, którą eksponował skarżący, była niezgoda na polowania z uwagi na jego przekonania religijne. On nie akceptował zabijania zwierząt. Czy zdaniem pana prokuratora tego rodzaju argument również może stanowić przesłankę, może być traktowany jako polowanie,
które jest, którego nie akceptuje właściciel nieruchomości, czy również może być traktowane jako naruszenie prawa własności. Już nie chodzi nawet o to inwazyjne, że tak powiem, wkraczanie na teren nieruchomości, tylko chodzi o sam fakt, że właściciel ma taki pogląd, taki światopogląd, czy religijny, który nie pozwala mu na akceptowanie zabijania zwierząt. Czy to też może być argumentem? Skoro Trybunał w owej sprawie stwierdził, należy dalej stwierdzić, że federalna ustawa o prawie łowieckim nie wydaje się mieć za swój podstawowy cel ochrony interesów myśliwych, lecz nakłada na prywatnych myśliwych obowiązek przyczyniania się do osiągnięcia celów w interesie publicznym. To i kwestia tych kwestia wyznaniowych przekonań no, też nie może być pomijana całkowicie. Znaczy nie może być pomijana? Nie może być pomijana. Rozumiem. Jeszcze jedna rzecz, panie prokuratorze, bo tutaj mówimy, przynajmniej ten przypadek, jaki jest stał się leku podstaw pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. No tutaj, tak jak opisuje to sąd w pytaniu prawnym, tam rzeczywiście skarżący sprzeciwiał się temu właśnie no, inwazyjnemu, tak to nazwijmy, tej inwazyjnemu ingerowaniu w jego własność, polowania, tam podjeżdżanie, jak tutaj pisze sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, przyjeżdżanie samochodami przez myśliwych. Ale czy zdaniem pana prokuratora są przecież też wypadki, tak to nazwijmy, nieinwazyjnego naruszania prawa własności? Też Trybunał w Strasburgu się wypowiadał na temat spraw, gdzie właściciel nie mógł korzystać ze swojej własności, nieruchomości przez to, że plany zagospodarowania przestrzennego przewidywały w jakiejś tam nieokreślonej przyszłości różnego rodzaju autostrady, czy przewidywały powstanie tam różnego rodzaju instytucji o charakterze publicznym, co powodowało niemożność korzystania praktycznie z własności przez właścicieli. Czy to można też porównać do obecnej, do tej sytuacji? No to jest już troszeczkę inna sytuacja, jeżeli buduje się autostradę, to tutaj faktycznie jest ewidentne dobro ogólne, więc sprawa jest trudniejsza i należy ją rozstrzygnąć indywidualnie, bo co innego jak jest to autostrada, co innego jak to jest na przykład pas wokół, wzdłuż autostrady, prawda, więc to tak. Czy można, chodzi mi o porównanie no, jakiegoś ograniczenia własności, nie mówię no o pozbawieniu, tylko ograniczeniu. Jest to porównywalne, ale bardziej usprawiedliwione niż rozumiem. W ten sposób raczej. Rozumiem, dziękuję bardzo. Nie ma żadnych pytań więcej, tak? To w takim razie bardzo proszę uczestników o sprecyzowanie wniosków końcowych. Zaczniemy znowu od pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję. Wysoki Trybunale, w imieniu Sejmu wnoszę o stwierdzenie, że artykuł 26 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie w zakresie, w jakim w skład obwodów łowieckich włącza nieruchomości prywatne wbrew ich woli właścicieli. Punkt drugi, artykuł 27 ustęp 1 ustawy powołany w punkcie 1 w zakresie, w jakim podział na obwody łowieckie oraz zmiana granic tych obwodów dokonywana jest w drodze uchwały Sejmiku Województwa. Punkt trzeci, artykuł 27 ustęp 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim podział na obwody łowieckie oraz zamian granic tych obwodów dokonywana jest w procedurze pomijającej udział właścicieli nieruchomości prywatnych są zgodne z artykułem 64 ustęp 1 ustęp 3 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł. Bardzo proszę panie prokuratorze. Wysoki Trybunale, ja podtrzymuję swoje stanowisko we wszystkich elementach przedstawione w dniu dzisiejszym Wysokiemu Trybunałowi. Dziękuję bardzo panie prokuratorze. Trybunał uznaje sprawę za ostatecznie wyjaśnioną dla wydania rozstrzygnięcia. Zamykam rozprawę. Trybunał udaje się na naradę. Orzeczenie zostanie ogłoszone w dniu dzisiejszym. Będzie ogłoszony wyrok. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu dzisiejszym pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy artykuł 26 i artykuł 27 ustęp 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie w zakresie, w jakim dopuszczają utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości są zgodne z artykułem 64 ustęp 1 w związku z artykułem 64 ustęp 3 i artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji przez to, że wprowadzają nieproporcjonalne ograniczenie prawa własności
i z artykułem 64 ust. 3 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji przez to, że naruszają istotę prawa własności. Orzeka. Artykuł 27 ust. 1 w związku z artykułem 26 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie przez to, że upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodny z artykułem 64 ust. 1 w związku z artykułem 64 ust. 3 i artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Drugi punkt rzymski, przepis wymieniony w części pierwszej, traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Trybunał postanawia na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy wszystkich sędziów, członków składu orzekającego. Proszę usiąść. Teraz zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pani sędzia Wronkowska-Jaśkiewicz. Bardzo proszę, pani sędzia. Dziękuję bardzo. Naczelny Sąd Administracyjny, kierując do Trybunału pytanie prawne, powziął wątpliwość do zgodności z Konstytucją dwóch przepisów ustawy Prawo łowieckie. Artykułu 27 ust. 1 Prawa łowieckiego i artykułu 26 Prawa łowieckiego. Była o tych przepisach dzisiaj już mowa, więc nie będę ich treści powtarzała. Artykuł 27 ust. 1 Prawa łowieckiego upoważnia Sejmik Województwa do dokonywania w formie uchwały podziału województwa na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów. Następstwem uczynienia użytku z przyznanej kompetencji do dokonania podziału województwa na obwody łowieckie jest przede wszystkim to, że właściciele nieruchomości, która została objęta granicami obwodu, właściciele obciążają określone obowiązki będące zarówno obowiązkami czynienia, jak i przede wszystkim znoszenia działań osób trzecich. Pytający sąd ograniczył się do wskazania jedynie dwóch przepisów prawa łowieckiego. Jeśli natomiast chodzi o konsekwencje uczynienia przez Sejmik użytku z przyznanej mu kompetencji, to wymienił i poddał analizie bardzo liczne obowiązki obciążające właściciela nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Należy przy tym podkreślić, że mimo odniesienia się w uzasadnieniu pytania prawnego do kwestii obowiązków właściciela nieruchomości wchodzącej w skład obwodu, pytający sąd nie przedstawił zarzutów niekonstytucyjności poszczególnym przepisom te obowiązki wyznaczającym, ani też tych przepisów nie zaskarżył. Pełną więc treść pytania prawnego, jakie NSA przedstawił Trybunałowi, Trybunał odtworzył z petitum tego pytania oraz z jego obszernego uzasadnienia. Przyjął mianowicie, że przedmiotem kontroli konstytucyjności jest norma prawna, której fragment tylko odtwarza się z artykułu 27 ust. 1 w związku z artykułem 26 ustawy Prawo łowieckie, a istota konstytucyjnych wątpliwości pytającego sądu sprowadza się do tego, po pierwsze, czy na gruncie ustawy zasadniczej jest dopuszczalne tworzenie obwodów łowieckich i zmiana ich granic bez żadnych prawnych form udziału właściciela nieruchomości w tym procesie, w sytuacji, i to podkreślam, w której objęcie danej nieruchomości granicami obwodu powoduje nałożenie na właściciela szeregu obowiązków. I po drugie, czy to, że podział na obwody łowieckie oraz zmiana granic tych obwodów są dokonywane w formie uchwały Sejmiku Województwa, nie narusza zasady wyłączności ustawy w ograniczeniu korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Przedmiotem kontroli Trybunału nie była więc sama przez się procedura tworzenia obwodów łowieckich, ani też same przez się poszczególne ograniczenia prawa własności będące następstwem utworzenia obwodu łowieckiego, a przewidziane w ustawie Prawo łowieckie. Lecz przyjęta w ustawie procedura ze względu na automatyczne skutki, które wywołuje jej zastosowanie, a którymi są ograniczenia prawa własności. Odpowiadając na wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunał rozważył najpierw dwa problemy. Proces tworzenia obwodów łowieckich i ograniczenie prawa własności będące następstwem utworzenia obwodów łowieckich względnie zmiany granic takich obwodów. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę.
Zgodnie z artykułem 23 ustępem 1 prawa łowieckiego, obwód łowiecki to obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamknięty jego granicami, nie mniejszy niż 3000 hektarów, na którego obszarze istnieją warunki prowadzenia łowiectwa. O wyjątkach nie będę mówiła. W skład takiego obwodu mogą więc wchodzić nieruchomości należące do różnych właścicieli. Ustawa Prawo Łowieckie stosunkowo szczegółowo określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby obwód łowiecki utworzyć oraz sposób, formę tworzenia tych obwodów. O warunkach była dzisiaj już wielokrotnie mowa. Podmiotem upoważnionym do tworzenia obwodu łowieckiego i zmiany jego granic jest Sejmik Województwa. Formą uchwała podejmowana w trybie odpowiednich przepisów ustawy o samorządzie województwa, podlegająca ogłoszeniu we właściwym dzienniku urzędowym. Jeśli natomiast idzie o przygotowywanie i stanowienie uchwały Sejmiku Województw w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zmian granic tych obwodów, to ustawodawca nie przewidział żadnych prawnych form udziału w tym procesie właścicieli nieruchomości, nie przyznając im ani kompetencji opiniodawczych, ani uzgodnieniowych. Pewne możliwości partycypacji właściciela nieruchomości w procedurze tworzenia lub zmiany granic obwodów łowieckich przewidują inne niż prawo łowieckie przepisy prawne, np. Kodeksu Postępowania Administracyjnego czy ustawy o samorządzie województwa. Artykuł 10a ustęp 1 ustawy o samorządzie województwa reguluje na przykład przeprowadzanie przez organy samorządu konsultacji z mieszkańcami województwa w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla województwa. Jak jednak była już mowa, prawo łowieckie nie wprowadza obowiązku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa, w tym z właścicielami nieruchomości, które mają się znaleźć w granicach obwodów łowieckich. Sejmik może jednak w drodze decyzji dyskrecjonalnej lub działając na podstawie własnej uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa postanowić o przeprowadzeniu takich konsultacji. Mogą one stanowić instrument umożliwiający właścicielom nieruchomości wyrażenie swojej woli. Trybunał wskazuje jednak, że są to środki przewidziane poza prawem łowieckim. W świetle aktualnego stanu prawnego więc nie istnieją zdaniem Trybunału efektywne instrumenty prawne, które pozwalałyby właścicielowi nieruchomości wyrazić, jak powiedział sąd, choćby swoje stanowisko w sprawie objęcia jego nieruchomości granicami obwodu łowieckiego. Tymczasem prawo wyrażania opinii o podziale województwa na obwody łowieckie lub o zmianie granic tych obwodów uzyskały podmioty wskazane w artykule 27 ust. 1 i 2 prawa łowieckiego, w tym na przykład Polski Związek Łowiecki. Trybunał dodaje, że jeśli chodzi o grunty pozostające w zarządzie organów wojskowych, o czym mówił dzisiaj pan prokurator, lub przydzielone tym organom do wykorzystania, uchwała Sejmiku w sprawie objęcia tych gruntów granicami musi być podjęta w porozumieniu z tymi organami. Trybunał podkreślił ponadto, że właścicielom nieruchomości objętych granicami obwodu nie przysługują też żadne szczególne środki prawne pozwalające na wyłączenie nieruchomości stanowiących przedmiot ich własności spod reżimu obwodu łowieckiego. Właściciel nieruchomości nie może złożyć sprzeciwu wobec włączenia przedmiotu jego własności do obwodu, zarówno na etapie stanowienia uchwały przez Sejmik, jak i po jej wejściu w życie. Ponadto właścicielowi nie przysługują środki prawne pozwalające na wyłączenie jedynie niektórych ograniczeń wprowadzonych w związku z objęciem jego nieruchomości granicami obwodu łowieckiego. Utworzenie więc obwodu łowieckiego jest dokonywane władczym aktem władzy publicznej bez udziału właściciela nieruchomości, która w skład obwodu zostaje włączona. To nie jest ocena, to jest na razie ustalenie stanu prawnego. Kolejna sprawa to ograniczenia prawa własności będące następstwem utworzenia obwodu łowieckiego. Podstawowym skutkiem prawnym objęcia danej nieruchomości granicami obwodu łowieckiego jest obowiązek prowadzenia na terenie tej nieruchomości gospodarki łowieckiej przez podmiot niebędący jej właścicielem. Zgodnie z artykułem 8 ustępem 1 prawa łowieckiego gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Jednocześnie po stronie właścicieli powstaje obowiązek znoszenia działań polegających na prowadzeniu gospodarki łowieckiej przez dzierżawców lub zarządców oraz obowiązek znoszenia wykonywania polowania wykonywanego, uprawianego przez uprawnione do tego podmioty.
Prowadzenie gospodarki łowieckiej to wykonywanie przez uprawnione podmioty zadań publicznych określonych ustawą w ramach przyznanego im władztwa publicznego. Podmiotami prowadzącymi gospodarkę łowiecką w obwodach łowieckich są więc, jak już była mowa, dzierżawcy i zarządcy. A dzierżawcami obwodów łowieckich są zasadnicze, aczkolwiek nie wyłącznie, koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wiążą się dla właściciela nieruchomości określone ograniczenia czy niedogodności. No na przykład nie bierze on udziału w wydzierżawianiu obwodów łowieckich. Nie partycypuje w podziale świadczeń pieniężnych, jakie spełnia dzierżawca obwodu. Czynsz dzierżawny przypada wydzierżawiającemu oraz nadleśnictwu i gminom na zasadach określonych w artykule 31 ustępie 2 prawa łowieckiego. Realizacja wymagań dotyczących gospodarowania populacjami zwierzyny i nakaz racjonalnego stosowania środków chemicznych w rolnictwie oraz stosowania rozmaitych technik agrotechnicznych niezagrażających bytowaniu zwierzyny jest skierowany do właścicieli nieruchomości prowadzących gospodarstwa rolne. Wpływa więc na ich sytuację i prawną, i faktyczną. Dzierżawcy i zarządcy gruntów mają prawo wyznaczania i oznakowywania zakazem wstępu obszarów stanowiących ostoje zwierzyny oraz prawo wznoszenia urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, choć w tym przypadku za zgodą właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu. Brak zgody właściciela na wykonywanie czynności związanych z dokarmianiem zwierzyny. Automatycznie na podstawie przepisów prawa łowieckiego można na teren jego własności wejść. Obowiązek wznoszenia wykonywania polowania. Brak form skutecznego poinformowania właściciela o tym, że na jego nieruchomości może się odbyć polowanie. To przykłady. Analiza przeprowadzona przez Trybunał Konstytucyjny, obszerna w uzasadnieniu pisemnym, prowadzi do wniosku, że następcą utworzenia obwodu łowieckiego są liczne ograniczenia możliwości pełnego korzystania przez właściciela z przedmiotu prawa własności. Rozważyć więc należało, czy ograniczenia te spełniają warunki przewidziane w Konstytucji. Formalny warunek stanowi, że formą wprowadzenia ograniczeń może być tylko i wyłącznie ustawa. Ten warunek jest zdaniem Trybunału co do zasady spełniony. Trybunał zauważył najpierw, że dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie nie jest potrzebne, by określić prawny charakter uchwały, którą dokonuje się podziału województwa na obwody łowieckie. W szczególności przesądzić, czy jest on aktem normatywnym o charakterze powszechnie obowiązującym. Trybunał zwrócił jedynie uwagę, że celem takiej uchwały jest dokonanie pewnego aktu w sensie czynności utworzenia takich, a nie innych obwodów łowieckich o określonych indywidualnie granicach. I w tym sensie uchwała kreuje owe obwody. Nie jest to natomiast akt kreujący czyjekolwiek i jakiekolwiek obowiązki czy prawa, w szczególności właściciela nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Owe prawa i obowiązki wyznacza bowiem ustawa prawo łowieckie. I ona wskazuje podmiot owych praw i obowiązków. Jest nim każdy właściciel nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Gdyby więc obwodu łowieckiego nie utworzono, nie istniałby podmiot o wskazanych powyżej cechach, a ustawowa norma wyznaczająca mu obowiązki czy przyznająca prawa nie mogłaby znaleźć w ogóle zastosowania. Natomiast z chwilą utworzenia obwodu łowieckiego lub zmiany jego granic określony podmiot, mianowicie właściciel nieruchomości, nabywa cechę bycia właścicielem nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Oczywiste jest, że więc określone obowiązki i prawa aktualizują się w stosunku do określonych właścicieli dopiero wtedy, gdy zostanie podjęta uchwała, o której mowa. Ale to nie ta uchwała jest źródłem owych obowiązków i praw. Trybunał raz jeszcze podkreśla, że owe prawa i obowiązki są wykreowane przez ustawę oraz wydane na podstawie tej ustawy akty wykonawcze. Ponieważ jednak sąd administracyjny o akty wykonawcze w tej sprawie nie pytał, pozostało to poza kognicją Trybunału rozstrzygającego niniejszą sprawę. Ocena konstytucyjności dopuszczalności ingerencji w prawo własności wymaga także odwołania się do innych jeszcze przesłanek wskazanych w artykule 31 w ustępie 3 Konstytucji, mianowicie przesłanki przydatności, niezbędności oraz proporcjonalności sensu stricto. Zdaniem Trybunału przydatność tworzenia obwodów łowieckich obejmujących także nieruchomości prywatne, co aktualizuje dalsze ograniczenia prawa własności, nie budzi żadnych wątpliwości.
Jest to rozwiązanie przydatne dla realizacji celu ustawodawcy, jakim jest spełnianie zadań z zakresu łowiectwa, tak jak rozumie je ustawa, mianowicie jako element ochrony środowiska przyrodniczego, obejmującego także ochronę zwierząt łownych. Przyjęcie rozwiązania, w którym utworzenie obwodu łowieckiego byłoby uzależnione od zgody każdego z osobna właściciela nieruchomości obejmowanej granicami takiego obwodu, wobec rozdrobnienia gruntów oraz niewielkiej powierzchni lasów prywatnych w stosunku do całego obszaru terenów leśnych, w wysokim stopniu utrudniałoby, a być może nawet i uniemożliwiało, racjonalne realizowanie celów łowiectwa. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że znane są takie rozwiązania, które nie uzależniając nałożenia określonego reżimu od zgody właściciela, przewidują inne służące mu środki prawne, środki służące ochronie jego uzasadnionych interesów. Zdaniem Trybunału kwestionowane unormowanie nie spełnia przesłanki niezbędności w demokratycznym państwie. Przesłanka ta stawia przed ustawodawcą, cytuję, wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby dokonania w danym stanie faktycznym ingerencji w zakres praw lub wolności jednostki. To cytat z dawnego orzeczenia Trybunału. Mechanizm tworzenia obwodów łowieckich i związanych z tym ograniczeń prawa własności nieruchomości wchodzących w skład obwodów uzasadniany jest koniecznością takiego ukształtowania gospodarki łowieckiej i obwodów łowieckich, która zapewnia najbardziej racjonalne gospodarowanie zasobami zwierzyny, uwzględniając cele oparte na wartości, jaką jest ochrona środowiska. Ale przypomnieć należy, że w jednym ze swoich orzeczeń Trybunał podkreślił, że przesłanka niezbędności oznacza, cytuję, że chodzi tu o środki niezbędne w tym sensie, że chronić będą określone wartości w sposób bądź stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków. Koniec cytatu. A na to, że środki prawne ograniczające konstytucyjne prawa i wolności powinny być, dalej cytuję, jak najmniej uciążliwe dla podmiotów, których prawa lub wolności ulegną ograniczeniu. Koniec cytatu. W tym kontekście Trybunał stwierdza, że mechanizm tworzenia obwodów łowieckich, biorąc pod uwagę całokształt ograniczeń będących skutkiem objęcia nieruchomości granicami obwodu łowieckiego, jest ukształtowany w sposób, który nie spełnia przesłanki proporcjonalności sensu stricto. Trybunał zauważa ponadto, że na wszystkie ograniczenia, o których już była mowa, nakłada się dodatkowo niedostatecznie uregulowany obowiązek informacyjny wobec właścicieli nieruchomości, które należą do obwodu łowieckiego. Brak jakichkolwiek prawnych form udziału właścicieli nieruchomości w procesie tworzenia obwodu łowieckiego. Brak instrumentów prawnych umożliwiających właścicielowi wyłączenie ich nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego czy poszczególnych ograniczeń w konkretnych przypadkach, niezależnie od powodu, którym uzasadniają takie żądanie, nie jest zdaniem Trybunału konieczny dla zapewnienia należytego poziomu ochrony środowiska, w tym także ochrony zwierzyny. Trybunał podkreśla z całym naciskiem, że obowiązkiem każdego jest dbałość o stan środowiska naturalnego, a ochrona środowiska jest jedną z wartości, które uzasadniają ograniczanie konstytucyjnych wolności i praw. Niemniej jednak ograniczenia wprowadzane ze względu na ochronę środowiska powinny mieć charakter proporcjonalny do innych wartości konstytucyjnie chronionych, a taką wartością jest w tym przypadku niewątpliwie ochrona prawa własności, zgodnie z artykułem 21 Konstytucji. Uznanie, że kwestionowana norma narusza artykuł 64 ustęp 1 i 64 ustęp 3 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, nie zapewniając odpowiedniej ochrony prawa własności i nieproporcjonalnie w to prawo ingerując, zwalnia Trybunał od obowiązku zajmowania stanowiska wobec zarzutu naruszenia przez tę normę istoty prawa własności. Rozważania wskazanego zarzutu nie wpłynęłyby w żaden sposób na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, ale godzi się podkreślić, że naruszenie istoty prawa własności, czy o naruszeniu istoty prawa własności można mówić wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Podsumowując te krótkie motywy, Trybunał stwierdza, że nie zakwestionował co do zasady w swoim wyroku modelu gospodarki łowieckiej, zgodnie z którym obowiązki związane z jej prowadzeniem spoczywają na podmiotach prawa publicznego.
że nie zakwestionował co do zasady wymagań dotyczących tworzenia obwodów łowieckich. Nie oceniał też każdego z osobna ograniczenia prawa własności jako niekonstytucyjnego albo zgodnego z konstytucją i w związku z tym nie wypowiadał się do tego, czy podziela niektóre zastrzeżenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy też nie. Zapewne niektórych by nie podzielił. Zakwestionował przede wszystkim dwie sprawy. Po pierwsze, automatyzm rozwiązania przyjętego w prawie łowieckim, polegającego na tym, że utworzenie prawa obwodu łowieckiego automatycznie powoduje określone ograniczenia prawa własności oraz to, że postanowienia prawa łowieckiego nie są odpowiednio zharmonizowane z konstytucyjnym standardem ochrony prawa własności. Jako dodatkowy argument jeszcze Trybunał wziął pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wskazane tam bardzo wyraźnie fragmenty pokazujące, że niektóre ograniczenia prawa własności w związku zwłaszcza z wykonywaniem prawa polowania mają charakter nieproporcjonalny. Trybunał przypomina na koniec, że niniejszy wyrok nie jest pierwszym, w którym stwierdził on niekonstytucyjność norm wyrażonych w przepisach prawa łowieckiego. W wyroku z 2012 roku zakwestionowano konstytucyjność niektórych przepisów. Wyrok ten został przez Sejm wykonany. Niniejszy wyrok, podobnie jak poprzedni, dowodzi, że prawo łowieckie jako ustawa uchwalona przed wejściem w życie konstytucji nie zostało dostatecznie dostosowane do jej wymagań. Powinno to skłonić ustawodawcę do poszukiwania rozwiązań o charakterze systemowym, a nie do kolejnej punktowej nowelizacji. Takiego rozwiązania, które pozwoli na dostosowanie całego modelu gospodarki łowieckiej i funkcjonowania podmiotów wykonujących tę gospodarkę do aktualnie obowiązujących norm konstytucyjnych i zdecydowanie wyższego niż w momencie uchwalania tej ustawy standardu ochrony prawa własności. Mając świadomość trudności zadania, przed którym stoi ustawodawca dostosowujący prawo łowieckie do niniejszego rozstrzygnięcia, jednocześnie zamierzając zapobiec powstawaniu luki w prawie, która uniemożliwiłaby tworzenie nowych obwodów łowieckich albo zmianę granic dotychczasowych, Trybunał postanowił odroczyć utratę mocy obowiązującej zaskarżonego przepisu artykułu 27 ustępu 1 w związku z artykułem 26 prawa łowieckiego o maksymalny 18-miesięczny termin, zostawiając Parlament z tym trudnym zadaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani sędzio. Wyrok jest ostateczny. Zostanie on wraz z pisemnym uzasadnieniem doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Dziękuję państwu wszystkim i na tym zamykam posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego.